Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Wakacje się rozpoczęły, a wraz z nimi dłuższe czy dalsze nasze podróże. Oprócz oczywistej rzeczy, jakie jest przygotowanie auta do podróży, warto zadbać czy też przejrzeć oferty biur ubezpieczeniowych. Co mają w swojej ofercie, jak zabezpieczyć się przed niespodziewanymi sytuacjami podczas podróży. I z takimi pytaniami udałem się do eksperta w tej dziedzinie. Zapraszam Państwa na rozmowę. Dzień dobry Panie Bartłomieju. Dzień dobry Panie Darku, witam. Panie Bartłomieju, okres wakacji rozpoczął się wraz z ostatnim dzwonkiem w szkole. Rozpoczęły się wyjazdy bliższe, dalsze. Każde auto oczywiście powinno mieć polisę OC, ale w podróży przydają się jeszcze inne ubezpieczenia. Jakie to ubezpieczenia? Zgadza się. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nasza polska polisa OC obowiązuje również na terenie krajów Unii Europejskiej. Jeżeli decydujemy się na wyjazd poza granice wspólnoty, należy zaopatrzyć się w zieloną kartę. Tutaj mówię o takich państwach jak Federacja Rosyjska, Ukraina, Białoruś, czy też inne kraje nienależące do Unii. Myślę, że warto jest także wykupić ubezpieczenie Assistance na pojazd w możliwie maksymalnym wariancie. To jest ubezpieczenie, które może nam pomóc w bardzo trudnych sytuacjach typu kolizja drogowa. I czym się kierować przy wyborze autokasku, bo to jest dobrowolne ubezpieczenie i różne firmy ubezpieczeniowe różnie konfigurują te ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to należy zorientować się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w jakich państwach ono obowiązuje. Wiele zakładów ubezpieczeń nie pozwala na skorzystanie z ubezpieczenia autokasku, jeżeli do zdarzenia doszło na terenie Białorusi albo Rosji. Należy także zastanowić się nad wariantem dotyczącym sposobu rozliczenia szkody. W przypadku polisy autokasku są to warianty kosztorys lub serwis. W przypadku wariantu kosztorysowego jest możliwość rozliczenia szkody wyłącznie na podstawie kalkulacji zakładu ubezpieczeń. W przypadku wariantu serwisowego można naprawić samochód w serwisie na podstawie faktur VAT z naprawy pojazdu. No mówimy tutaj oczywiście o kolizjach, prawda, ale oprócz kolizji zdarzają się nam również nieprzewidziane awarie auta. Czy również takie ubezpieczenie może nam pomóc? Tak, i w tym momencie wracamy do ubezpieczenia Assistance, które wbrew pozorom nie obejmuje tylko i wyłącznie holowania pojazdu w przypadku awarii lub kolizji, ale również zawiera w sobie takie usługi jak nocleg, pomoc finansowa, kontakt z rodziną, bezpieczny powrót po podróży do domu, tak, jeżeli na przykład, nie wiem, mieliśmy kolizję przykładowo w Wiedniu, w Austrii, nasz samochód jest uszkodzony, został scholowany do Polski, również ubezpieczenie Assistance może pomóc nam wrócić bezpiecznie do domu za pośrednictwem innego środka transportu. Panie Bartłomieju, w wypowiedzi Pana słychać dwa sformułowania, autokasko i Assistance. Niektórzy może myślą, że to jest jedno i to samo. Czy są jakieś różnice? Od czego autokasko jest, od czego Assistance? Oczywiście to są dwa oddzielne produkty, które można oddzielnie dokupić do swojego ubezpieczenia. Proszę pamiętać, że ubezpieczenie autokasko, niezależnie od wariantu, w jakim zostało zawarte, obejmuje tylko i wyłącznie koszty naprawy pojazdu i nie są w nim uwzględnione takie koszty jak wynajem czy holowanie. Wynajmem pojazdu zastępczego, holowaniem i tymi pozostałymi usługami, o których mówiłem, objęte jest ubezpieczenie Assistance, tylko i wyłącznie. Czy ubezpieczenia Assistance są różne? Tak, oczywiście. Ubezpieczenia Assistance również są zawierane w różnych wariantach. Różne zakłady ubezpieczeń mają swoje oferty. Często, powiedzmy, są to trzy warianty. Podstawowy, zaawansowany i maksymalny. One różnią się zakresem ubezpieczenia, na przykład możliwym dystansem holowania pojazdu, krajem obowiązywania tego ubezpieczenia oraz możliwością wykorzystania różnych usług. Na przykład często w przypadku ubezpieczenia Assistance w wariancie podstawowym ta trasa holowania może obejmować na przykład 50 km i tylko i wyłącznie na terenie Polski. W przypadku wariantu maksymalnego może to być na przykład 800 km w obrębie państw Unii Europejskiej. Rozumiem, że przed wyborem polisy należy się zorientować,
jaki produkt nam jest akurat potrzebny, prawda? Zgadza się. Należy zastanowić się, jakiego produktu oczekujemy, dopasować go do swoich planów wakacyjnych, zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Assistance, które oferuje nam agent ubezpieczeniowy, i wtedy dopiero wykupić polisę. Co warto jeszcze w aucie wozić z dokumentów może? Na pewno należy mieć ze sobą wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to powinien to być wzór w formacie europejskim, najlepiej również w innych językach, w takich, w których my rozmawiamy, po to, żeby z obcokrajowcem można było dokładnie ustalić okoliczności zdarzenia, winę. Nie w każdym państwie policja przyjeżdża na miejsce zdarzenia. Często takie służby wymagają od tego, aby kierowcy porozumieli się ze sobą na miejscu zdarzenia. Wzór europejskiego wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Są tam warianty w języku polskim, a także w języku polskim i angielskim na jednym druku. Także warto taki dokument ze sobą mieć, bo on może nam bardzo dużo pomóc. Rozumiem, że dobrze dobrany produkt właśnie przynajmniej uchroni nas od niespodziewanych wydatków i przygód. Jeszcze, panie Bartłomieju, zapytam się, czy podczas wakacji, wiadomo, okres wypoczynku, spotkań ze znajomymi, zdarza się, że jesteśmy pod wpływem alkoholu. Czy w innych krajach, bo w Polsce wiemy, że ten dopuszczalny poziom alkoholu we krwi jest 0,2 promila, czy w innych krajach są wyższe, niższe? Jak rozpatrują zdarzenia drogowe instytucje zagraniczne? Zarówno w Polsce, jak i w innych państwach, jeżeli kierowca spowoduje kolizję, będąc w stanie po użyciu alkoholu, zakładowi ubezpieczeń przysługuje roszczenie regresowe do takiego sprawcy. Roszczenie regresowe polega na tym, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej, ale później zwraca się z roszczeniem regresowym do sprawcy o zwrot wypłaconego odszkodowania. Załóżmy, że kierowca A jest sprawcą zdarzenia, w którym ucierpiał kierowca B. Kierowca B zgłasza szkodę z polisy OC kierowcy A. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie, na przykład w kwocie 5000 euro, a następnie zwraca się z roszczeniem regresowym do swojego kierowcy z uwagi na to, że spowodował on szkodę pod wpływem alkoholu. Myślę, że jest to temat bardzo przemilczany przez media, które piętnują jazdę pod wpływem alkoholu, wskazując na możliwość trafienia do więzienia, zostania ukaranym z tytułu kodeksu karnego, a nikt nie zwraca uwagi właśnie na te kwestie finansowe, które również mogą bardzo zaboleć kierowcę. Nawet nie chodzi o jakieś poważne zdarzenia, nawet zarysowany zderzak, uszkodzone drzwi. To wszystko to są koszty, które w przypadku spowodowania kolizji pod wpływem alkoholu zapłaci kierowca ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń. I niestety od tego nie ma odwrotu, nie ma odwołania. I od tego właśnie nie chroni nas polisa OC w żadnym zakładzie ubezpieczeń. Zgadza się. To jest nieodwołalne. Nie można się od tego odwołać, chyba że ktoś się cofnie w czasie i nie wsiądzie pod wpływem alkoholu za kierownicę. Mówi pan tutaj o sytuacjach wypłaty jednorazowej, ale przecież czasami zdarzają się sytuacje, że poszkodowany jest niesprawny, powiedzmy, do końca życia, ma tak zwaną przyznaną rentę, prawda? I ten, który sprawca tej kolizji, no po prostu co miesiąc musi pewną zapłacić kwotę. Zapłacić rentę. Zgadza się. Zapłacić rentę. I chyba tutaj największa jest siła właśnie perswazji przez pieniążki. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz. No niestety doszło do jakiejś kolizji, jakiegoś zdarzenia poza granicami naszego kraju. Taką szkodę należy zgłosić tam na miejscu, czy może u nas? Nie, zgodnie z 4. dyrektywą unijną każde państwo ma obowiązek zapewnić osobie poszkodowanej możliwość wystąpienia z roszczeniem na terenie państwa zamieszkania osoby poszkodowanej. Nawet jeżeli mieliśmy kolizję za granicą z zagranicznym sprawcą, który ma ubezpieczenie w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń, zgodnie z 4. dyrektywą unijną możemy zgłosić szkodę u polskiego reprezentanta do spraw roszczeń takiego zakładu ubezpieczeń. Większość zakładów ubezpieczeń z państw europejskich posiada swoich reprezentantów do spraw roszczeń na terenie Polski. Te zakłady współpracują ze swoimi korespondentami, z innymi towarzystwami ubezpieczeń, czy też z przedsiębiorstwami zajmującymi się likwidacją szkód. I nawet jeżeli mieliśmy szkodę ze sprawcą ubezpieczonym za granicą, wszystkie kwestie dotyczące roszczenia możemy bez problemu załatwić w języku polskim, właśnie w polskim przedsiębiorstwie. Oprócz oczywiście dokumentów, mamy już właściwe ubezpieczenie, warto też zaopatrzyć się w odpowiednią wiedzę odnośnie przepisów ruchu drogowego,
które są w danym kraju, do którego się wybieramy. Zgadza się. Należy pamiętać, że co kraj to obyczaj. Dlatego też mając Szkodę za granicą należy wziąć pod uwagę fakt, że wszelkie roszczenia są likwidowane zgodnie z prawem miejsca zdarzenia. Czyli jeżeli do Szkody doszło na przykład na terenie Litwy albo Łotwy, należy pamiętać, że roszczenie jest rozpatrywane zgodnie z prawem litewskim albo łotewskim. I tu jest taka ciekawostka, na przykład roszczenie dotyczące wynajmu pojazdu w ogóle nie jest objęte ubezpieczeniem mocy na terenie Republiki Łotewskiej. To jest taki przykład. No, choćby najlepszym też wątkiem w tej sprawie jest to, że gdybyśmy pojechali do Wielkiej Brytanii, jedziemy polskim samochodem, tak i tak obowiązuje nas ruch lewostronny, co nie? Więc no, siłą rzeczy prawo miejsca zdarzenia jest prawem obowiązującym przy rozpatrywaniu roszczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Myślę, że po części wyczerpaliśmy temat zabezpieczenia się przed podróżą. Ja dziękuję panu za rozmowę. Ja również dziękuję za rozmowę, za spotkanie i za to, że mogłem podzielić się swoją wiedzą. Mam nadzieję, że komuś ona się przyda w te wakacje. Myślę, że na pewno. Tak jak państwo usłyszeli, warto przemyśleć nad wyborem właściwego ubezpieczenia przed wyjazdem, co uchroni nas oczywiście przed niespodziankami podczas wakacji. A teraz tak dla rozluźnienia kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam. Ебать! Прикинь, надо стекло опускать. Опустил, нихуя. Тип на четырке, смотри, две машины ГАИ. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejsze informacje, które państwo otrzymali, przydadzą się państwu podczas tych wakacji. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.